Trener drużyny gości Andrzej Adamek i zawodnik drużyny z drużyny Adam Chrycanie. Panie trenerze, najpierw opinia o meczu. Dobry wieczór Państwu. Bardzo ważne zwycięstwo dla nas, które da nam chwilkę oddechu po, można powiedzieć, bardzo wyczerpujących ćwierćfinałach i półfinałach. Niezmiernie się cieszymy z tego, że udało nam się, nie wiem, odczarować salę w Zielonej Górze. Do tej pory nasze poprzednie obecności tutaj były raczej nieudane, to można krótko określić. Gratuluję naprawdę zawodnikom postawy na boisku, gdzie od pierwszej do ostatniej minuty, w pierwszej połowie przetrwaliśmy ten gorszy troszeczkę dla nas okres i w drugiej połowie konsekwentnie graliśmy, no i udało nam się wygrać. Dziękujemy bardzo i prosimy Adamu. Tak jak trener powiedział, kluczowa była ta pierwsza połowa, kiedy w Gdyni wygraliśmy dwa spotkania i Zastal próbował się jeszcze podnieść w pierwszej połowie. My się zdołaliśmy utrzymać przy remisie i myślę, że to było kluczem i w drugiej połowie po prostu zabrakło sił, a my niesieni dobrą grą wszystkich, którzy wchodzili na boisko z ławki, po prostu budowaliśmy tą przewagę i myślę, że udało nam się zatrzymać tych kluczowych graczy w Zastalu, jak Hanas. Wiadomo, że Walter Hodge grał po prostu swoje, ale chyba odcięliśmy jego te asysty i to, że podał swoim zawodnikom na czyste pozycje. Także on zagrał dobre zawody, ale reszta zawodników trochę była w cieniu, ale to było spowodowane naszą dobrą grą w obronie. Dziękujemy bardzo i prosimy o pytania. Panie trenerze, Jacek Jogor, Radio Zielona Góra. Chciałem panu zapytać, czego Zastalowi brakuje, żeby wygrywać mecze na poziomie półfinału Downbasket? Znaczy, ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy Zastalowi czegoś brakuje, bo te mecze wszystkie były bardzo ciężkie, tak szczerze mówiąc. No, równie dobrze, naprawdę, ten mecz mógł się dzisiaj skończyć, on był bardzo zacięty. W pewnym momencie udało nam się zbudować przewagę, w połowie trzeciej kwarty i ten mecz no tak skończył się jak się skończył, ale to naprawdę początek meczu czy nawet druga kwarta wcale nie wskazywały na to, że tak ten mecz się ułoży. Pytanie, czy czegoś brakuje naprawdę. No, dla mnie to jest naprawdę bardzo dobra drużyna. Bardzo dobra drużyna. W drugiej części są z nami trener Michał Uwalin, Filip Matczak i Katarzyna Marciniak. Prosimy panie trenerze o opinię dotyczącą tego meczu. Hello. First of all, I want to say hello. Thank you for great support from fans. Congratulations for opponent. For definitely good top game and for sure showing that in this moment they are better team than we. And it's sometimes not too tough, you know, to express this because it was definitely everybody can recognize that they are in this moment team what we cannot, you know, play, and this is our reality in this moment against Asseco. Game was, let's say, first part very nervous, but we can tell that also some of my players was additional nervous without, I cannot now find the reason, but this cost us a lot. And if we add the injury of Marcin, but also disturb us little bit, because for sure the moment when he was on the court he played solid and decent game. And when you have all this small puzzle on the end, it's this what happened on the end, we can tell is some reality of tonight match. I wish opponent all the best in the final, and also I would like to tell that for sure we will have now time to, let's say, recover a little bit, because we don't need to forget to that for sure now in this moment we have a lot of problems with injury, even
Kamil game and pushing that he play, you know, sometimes, you know, it's not easy to understand that he not serious injury, but very, very difficult injury to what he have in last, you know, last 10 days. If we add on this Piotr problem with the knee, who is still, you know, under fire, because after season he will need to be like, they will need to make like, to operate knee. It is not be big deal, but still is a something that mean around the team is definitely now, let's say, less energy, and this is also a reason why in some part of this game we don't look like on a previous game, especially what we have in this gym. One more time, thank you for everybody, thank you for our great fans, what they are, support us a lot, and I hope that same will happen when we will start fighting for bronze medal. What in this moment is a big goal for us, and we will be for sure ready and prepared to give definitely show a better effort than tonight. Thank you. Za wsparcie wszystkim fanom. Gratuluję dla przeciwnika, było to zdecydowanie lepsza drużyna. No, w naszej rzeczywistości no, nie mogliśmy z nimi rywalizować. Mecz był bardzo nerwowy, część zawodników naszych była nerwowa i nie mogę znaleźć wytłumaczenia, dlaczego tak się stało. Na pewno naszym dużym ubytkiem była kontuzja Marcina Fligera i ta nerwowość, te wszystkie puzzle składają się na naszą przegraną. Życzę szczęścia Asseco w finale i teraz nasz zespół ma czas na regenerację, ponieważ mamy bardzo dużo problemów z kontuzjami. Kamil ma kontuzję nogi, która ciągnie się już od 10 dni. Jest to bardzo uciążliwa kontuzja. Piotrek po sezonie z Telmach będzie miał operację, także też jest trapiony kontuzjami. I mamy nadzieję, że teraz będziemy zbierać energię na mecze o brąz. Dziękujemy fanom za wsparcie. I będziemy walczyć o to. Dziękuję bardzo, Filip. Z początku chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w ogóle mogę wystąpić w tym meczu dzisiaj. I jeżeli chodzi o sam mecz i same sytuacje związane i z parkietem, jak i poza nim, tak jak ten powiedział, mieliśmy wiele niedogodności związanych z naszą drużyną, jak kontuzje, jak na parkiecie jakieś faule, ale mimo to staraliśmy się grać jak najlepiej i postawić się mistrzowi Polski. I wydaje mi się, że mimo tych wszystkich niedogodności i tak zagraliśmy na dobrym poziomie i co do pierwszej połowy, druga już była na pewno lepsza i tylko brakowało agresywności w obronie. Dziękuję.